Cześć, witajcie, to jest Nowy Świat. Będziemy sobie dalej przechodzić naszą giereczkę. W każdym razie musimy porozmawiać teraz z frakcją i wybrać frakcję jakąś. Nie wiem w sumie jaką wybrać, więc zobaczymy, na czym to z tego wyjdzie. Mogę porozmawiać tak, tam jest jedna i ona jest osobna, to są dwie. A później na pewno tamtej. Nie mam zielonego pojęcia, na czym polegają te frakcje, nie mam pojęcia też skąd one pochodzą i co mam wybrać, więc będę bardzo obiektywny. O, już mi się nie podoba. Już się nastawiłem. Przymierze dzieli się światłem ze wszystkimi, gdyż pragnie wyprowadzić ludzkość z ciemności. A ty? Czy poniesiesz z nami światło? Każdy z nas ma w sobie iskrę. Można ją przyrównać do inicjatywy. W niektórych płonie tak mocno, że inni czują jej ciepło. Przymierze niesie iskrę w świat. Rozniecamy jej ogień w bliźnich i strzeżemy światła. Tak, ta, spierdalamy. Okej, okay, no dobra. Nie zaciekawiłem, nie będę kłamał. Ale kto wie, może tam jestem jeszcze bardziej oderwany od rzeczywistości, więc... Więc kto to go tam wie? Chcesz poznać sekrety znane tylko syndykatowi, prawda? O syndykacie? Jesteśmy uczonymi. Posiłkujemy się logiką i rozsądkiem, by zrozumieć otaczający nas świat. Dysponujemy wiedzą zakazaną. I będziemy z tej wiedzy czerpać potęgę, jak nakazuje logika. Oni też są oderwani. Fajnie. No to mamy przypał, bo jak na razie dwie z trzech opcji miebnięte. A maruderzy nie brzmią na takich, którzy są rozgarnięci za bardzo. Więc boję się, że utknąłem wśród dziwaków. Będę musiał wybrać wszystkie głupie rzeczy. Szukasz chwały i bogactw? Jeśli masz charakter, możesz do nas dołączyć. Ja pierdzielę. Jesteśmy rozwiązaniem dla świata pogrążonego w chaosie. Ja nie mogę. Poprzez siłę, wytrwałość i dyscyplinę podbijemy tę ziemię i zaprowadzimy na nich ład. Ja pierdolę. Co to są za wybory w ogóle? Żaden mi się nie podoba. I oni rządzą tutaj. Tamci pierwsi, ta sekta rządzi tam, a tu rządzą ci. Okej. No nie wiem, kogo mam wybrać, powiem szczerze. No ale dobra, okej. Wybierzemy syndykat, bo kierują się logiką. Ale ta potęga, no taki bym powiedział element mało dla mnie pocieszający się, ale... No spoko, nie będzie ten syndykat. Zobaczymy, co to wyrośnie. Nie mam pojęcia, czy to jest w ogóle... To jest między wybór zły a gorszy, tak mam wrażenie, ale okej. Porozmawiaj z frakcjami. One najlepiej. Chyba tak. Frakcje bywają buńczuczne i wymagające, ale są skuteczne. Jeśli chcesz coś zmienić, tutaj czy ogólnie na Eternum, najlepiej będzie sprzymierzyć się z którąś frakcją. Z tymi pawianami na pewno nie. O, ja pierdolę, nie. O, religijne rzeczy to nie jest mój staw. Nie. Idziemy do innych pawianów. Syndykat, nadchodzę. Łączę do syndykatów, bo pomogę. Kierują się logiką, to zawsze brzmi dobrze, ale poza tym są jebnięci tak samo jak tamci. A tamci też są źli, o ja pierdzielę. Dostrzegam twój sceptycyzm. To wrodzona cecha każdego alchemika. Wątp, badaj, odkrywaj prawdę. To nasze motto. Będziemy alchemikami? Czekaj, a czy tamci nie będą pasować do naszej... Kurwa, chodźmy do tamtych, Jezu.
ci dwaj są pojebani. Chodźmy rozpierdalać ludzi. Może to jest nasze rozwiązanie. Myśmy powinni wszystkich rozjebywać. Pogadajmy z tym jeszcze. Nie wiem, co mam wybrać. Ale ci wydają się w moim stylu. Nosisz się jak prawdziwy wojownik. Z chęcią przywitam cię w naszych szeregach. Dobra, idziemy się napierdzielać. Holy shit. Dobra. Będziemy w przymierzu. Justanii jest samo okaleczający się wewnicy walczący z honorem o chwałę. Nie wiem, wszystko to brzmi jak naprawdę coś pojebane. Udało ci się dowieść swej determinacji, a teraz okaż swą lojalność. Jeśli chcesz dołączyć do maruderów, mam dla ciebie wyzwanie. Uschnięci z łowiska w Trzcińce należą do najbardziej brutalnych w regionie. Często chodzimy tam, by potrenować walkę. Tak, sprawdź swoją siłę w łowisku w Trzcińce. Jeśli znajdziesz tam coś cennego, możesz to sobie zachować. Łupy są świętym prawem zwycięzców. Święte prawo zwycięzców. Nice. Jakie to głupie jest, masakra. Gdzie musimy iść? Tam musimy iść. A jak tam przejść? Z wody. Mam to przepłynąć przez... Nie tędy mogę przejść chyba. Fuck. WP Ragnar. Dobrze idę? No tak lepiej bym się trzymał tego bardziej. Tej ścieżki. Wydaje mi się, że ona nas doprowadzi lepiej. O fucking. Wyjdź z tego. Dobra, idziemy. Załatwimy temacie teraz. Ulepszenia dostępne 12 cech, 1 punkt biegłości. No weźmy, rozdajmy te punkty, może co? Powstać. Miecz i tarcza. Dziesięć. Jedenaście. Inteligencja, kondycja. Do 14 aż i po jednym takim jeszcze. A skupienie do czego? Laska życia. Skupienie krytycznym mieczem.
Trafienie przy celu atakiem ciężkim wsuwa jeden z ciężarów sobie negatywnych efektów. I to brzmi zajebiście. Zanim się to pójdziemy. Zobaczymy. Zostaliśmy się turlaj, dlaczego? Jesteśmy zbyt ciężcy? Czy co? Nie wiem. Amunicja, nie amunicja. Teraz mam takie odsuwanie się, a nie turlanie. Może to przez to, że mam taki ekwipunek zapchany. To możliwe. Patrz, dostałem 77 ekspa za coś. Nie wiem za co nawet. Uschniętych. Okej. Chowek za pasami. Talizman łuku. Duże zapasy. Azotowa woda morska. Teraz wygląda, jakby się urwał, stąd nie wiadomo. Pierwszej lokacji dopiero. Wszyscy tu mają jakieś zajebiste stroje już, a ja to nic. Oczywiście uderzenie atakiem silnym usuwa jeden negatywny efekt. To jest zajebiście mocne, ty. Na przykład krwawienie. Na przykład jakieś takie obrzydzenie, zarazę. O Jezu, to jest super mocno. Podobne paski.
Wejdziemy dalej, może coś jeszcze mi wyskoczy z nich. Taką krew, naciągniętą krwią rudę, dawaj. Mordo. O, jest. Przy 5 tych ziomeczków muszę zabić. Aha. Modlitwę do paciorki. Jaj. On mnie opluł i dwa razy to sobie po prostu usunąłem. Wow. Brzmi, że ten efekt, że to usuwanie efektów to będzie kozackie. Zaopatrzeniem. Tam macie coś? Okay. W środku jest jakiś ziomeczek, a dookoła jest jakaś skrzynka do wyczyszczenia? Nie. Tylko w środku został. Nie wiem, czy tylko w środku, ale to jest ostatni, który musimy zabić, więc... Będę musiał iść, nie? Że widzę? Tak jest. Dobrze. Biwakowanie dostępne. Tak, 2 ziomeczki. 32 to niewiele, ale trochę wpadło. Coś krzemień od razu dziabne. To wiem, może się do czegoś przyda. Ja to otulać nie mogę, bo krzemieniów napieprzyłem do pełna w plecaku. Jakbym te kamienie popołykał normalnie, takie ciężkie się pewnie zrobiłem. Co tutaj mamy? Chyba plus 5. Wymagany poziom 2. Miesz szansę na trafienie krytyczne o 3% przeciwko celom będącym pod wpływem krwawienia nałożonego przez Hondo. Okej. Okay. A kupiłem jakieś spodnie inne niż to? A kupiłem tutaj. No to by się przydało ponosić, nie? Ale to jest niewiele lepsze, to jest sporo lepsze, więc ten chyba bym sprzedał. Mi się wydaje. Zobaczymy, ile kto inni sobie życzą za to. Skoro mam już ekwipunek wybrany na najbliższe poziomy, to na razie wstrzymam się z tym, co mam po prostu i będę powoli wymieniał. Szczególnie, że to nie jest ekwipunek, który oczekuję. Plus 5 siły to jest fajne zawsze, nie? Ale... ale bez rewelacji bym powiedział, że wiele ataki fizyczne, spoko, nie? A te ostre tondo to ja nie wiem, co to jest nawet. Może ktoś ma tam jakiś build pod tondo, kto wie. Postać, cechy... umiejętności... przywództwo.
Hondo. Nie wiem, czy to jest Hondo. Chociaż z drugiej strony, skoro potrzebuję lepsze rzeczy, może bym ponosił, nie? Zręczność plus 3. Zręczność plus 2. Tak, spoko, nie będzie to mnie przypisane, luz. Od 11 poziomu. Leci sobie. O! To jest to, kurde. O, trochę lepszy miecz. Ale to jest tylko... O Jezu, to nie jest 11, tylko 12 poziom. Kurde, to jest ten, co ja kupiłem. Okej, myślałem, że jeszcze jeden tutaj mamy. Dobra, kij z tym. No szkoda. Fajny ten świat jest, bardzo ładny. Podoba mi się to, że jest taki mocno kolorowy, interesujący. Taki aż zachęcający do tego, żeby eksplorować. To się twórcom na pewno udało, to się zgadzam. Nie wiem jak później oczywiście, bo później może to już jest to samo na przykład, albo bardzo podobne i to może przestać być super fajne, ale... To już inna sprawa zupełnie. Wracasz w glorii zwycięzcy. Od tego momentu możesz nazywać się prawdziwym wojownikiem Maruderem. Najsilniejsi jesteśmy razem. Pracujmy wspólnie na sukces Maruderów. Jakieś punkty frakcyjne, punkt nagrody. Poziom 1250. Okej, okay, ukończę jedną misję z tablicy frakcyjnej, po czym zgłoszę do miejscowego sędziego. Najsilniejsi jesteśmy razem. Pracujmy wspólnie na sukces Maruderów. To tylko już sztylet. Poziom wroga 12. Poziom trudności solo. 12 poziom. Myślę tam. Oni mają najwyższy poziom, wybrałem dlatego, ponieważ chcę, żeby... Wiesz, że ten quest był najtrudniejszy, ale to po to, żebyśmy... tylko po to, żebyśmy mieli więcej expa ewentualnie, nie? To jest dla mnie ważne. Mamy 6 utopionych, wiesz, sztylet zabić. I sztylet to jest miejscówka, tak? Okej. Okay. Dobra, to idziemy tam. Bluzik. Sycyl 91.
Indyk. Jezu, spokojnie. Jezu, chyba mnie rzuciły. Poziom. Nie no, poradzę sobie z tym. Mam 10, więc jestem bliziutko. Jak coś, to się będę musiał leczyć. Udzieliliśmy tym ekstrem. Nie, on sobie tam bije się z nimi jak ma ochotę. Ja muszę iść do tego miejsca, w którym będę miał utopionych do zabicia, bo tak to będę tylko tu zużywał czas niepotrzebnie. Oni są. Aha, oni są. Tam trzeba dobrze widzieć, że tam jest statek na górze. Tam, nie wiem, resztki chyba statku, bo ten statek wygląda jakby był rozpiżdżony już na tej ścianie. To być może tam po prostu wpadł i jakoś tam został, nie wiem, albo ktoś go wniósł tam, to jeszcze dziwniejsze w sumie. Majtek. O! Do leczenia. A ile mi ekspa w ogóle dał? Tutaj nie spojrzałem nawet. Ale zaraz będę miał dobry poziomik. No i super. Zielone drzewo. Będzie się 2 expa. No tak, nie bym powiedział, że jakoś dużo. Da się pod niego podpiąć, to jest dobry pomysł. Przyszedłem. Ała. Ej, kolego. Kombega, kognuho. Tam muszę iść, co? Mm-hmm.
No, gdzie oni są? To są te gnojki. Zdradziecki marynarz. Zapomniane coś tam. Nie wiem, biorę. A. Trochę lepszy już strój, więc okej. Okay. Śmieci podniesie. Podniesie, nie podniesie. Podniósł wszystko. Dobrze, dobrze. Nic się nie marnuje. Mogę coś ulepszyć. O, to jest dobre. I teraz... Silny atak nie tylko będzie mi... Dobrze. Dobra, wracamy. Tyle. Cycyl. Zdradziecki majtek. Aha, goni mnie. Warf?
Ognisko. To moje ognisko? Nie mam? No tak, rzeczywiście. Czyli używając ciężki atak, nie tylko usuwam sobie negatywny status, to jeszcze zwiększam obrażenia na jakiś czas. What? No to jest to. Tam muszę pójść. Ojeju, czy będą siedzieć na łopkoło pójść, nie? No tak, będę. Jeżeli się uda przeskoczyć, to będzie dobrze. Tak, dobrze? Dobrze. Trochę się pogubiłem, ale już wiem, o co chodzi. Teraz muszę iść do tego gnojka u góry, żeby oddać mu kościka i później będę miał już gituweczkę. Nie wiem, jak teraz będę miał quest w sumie. To oddanie sprawy zrobię. To ci ciekawostka teraz. Redziu. Najsilniejsi jesteśmy razem. Pracujmy wspólnie na sukces maruderów. Dobra, oddałem go. Najsilniejsi jesteśmy razem. Pracujmy wspólnie na sukces. Dobra, spokojnie tam spracowałem na sukces. Jedenasty poziom. To wyrzucam. Na 12 mamy to, na 12 mamy to, to na 17 dopiero. Zresztą mamy na 12, ten jeden poziom trzeba by było wbić. Najsilniejsi jesteśmy razem. Pracujmy wspólnie na sukces maruderów. Zresztą na terytorium? O cholera, nie wiem, co wybrać. A, zastanawiałem się, kiedy mnie odwiedzisz. Słyszałem same dobre rzeczy o tym, czego udało ci się dokonać wraz z nowymi sprzętami. Urwiska Monarchy to wyjątkowe miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu. Niezależnie od tego, skąd pochodzi. Dokładnie. Rozumiesz więc, dlaczego musimy bronić tej osady za wszelką cenę. Ostatnio trochę się posprzeczaliśmy z osadą w Wiatrochronie, ale prawda jest taka, że musimy zadbać przede wszystkim o siebie samych. Chodzi o pewną broszkę. To pamiątka rodzinna. Zgodziliśmy się przekazać ją Wiatrochronowi w geście dobrej woli, ale kurier, który ją niósł, został napadnięty przez uschniętych, a broszka przepadła. Otóż to! Miałem nadzieję, że zgłosisz się na ochotnika. Kurier szedł północnym traktem, więc sprawdź uschniętych w kopalniach Demiklo.
Odzyskaj ją, ale potem przynieś ją tutaj. Jak głosi stare porzekadło, znalezione, nie kradzione. Lol. Znalezienie, nie kradzione, serio? Dobrze, ale kolejne questy zrobimy już następnym razem. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia już niedługo. Siemanko. I dajcie znać, czy dobrą frakcję wybrałem, czy nie. Czy uważacie, że są lepsze, albo czy one się później trochę rozwijają i nie są takie głupie wszystkie, bo to wszystkie trzy brzmią jak takie abstrakcje nie do pojęcia. No i dajcie jakieś rady, jak macie. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejka! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdźcie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to, jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.